Cześć, z tej strony Kwelefsi i zapraszam na 19 wyścig sezonu ligowego w Legend Racing League, czyli Grand Prix Singapuru. Moim celem na kwalifikacje było zejście w okolice minuty 29,5 i po pierwszych dwóch przejazdach udało się zejść tuż poniżej minuty 30, co uważam, że było dobrym prognostykiem przed finalnym przejazdem. Po tych dwóch przejazdach byłem na 7 miejscu. Tor w Singapurze to oczywiście tor uliczny, także tutaj ograniczenie kwalifikacyjne to jest jazda na limicie i każdy błąd może zdecydować o tym, że wylądujesz na bandzie. Trzeba bardzo uważać na trakcji, trzeba bardzo uważać do hamowania. Po prostu trzeba jechać perfekcyjnie na tyle, ile można. Pierwszy sektor. Poprawiam się o blisko 30, więc wygląda to obiecująco. Mimo wszystko uważam, że nie byłem w stanie wykorzystać tej przewagi przyczepności opon na ostatnim przejeździe, ponieważ ten ostatni przejazd zawsze ma troszeczkę więcej przyczepności. I na przykład tutaj pojechałem zbyt szeroko. I teraz w tej sekcji źle przejechałem nawrót. No, miałem z nim problemy przez całe kwalifikacje i cały wyścig. Nie mogłem odpowiednio trafić w ten zakręt. Teraz się będziemy zbliżać do przebudowanej sekcji toru. Tutaj w tym momencie kiedyś jechało się w prawo, a teraz jedziemy w lewo. Jest długa prosta z zakrętem, co skraca troszeczkę czas tego okrążenia w Singapurze. No i koniec końców straciłem około 0,2 z tego, co się poprawiałem, więc ostateczna poprawa to jest ledwo ponad 0,1. Szkoda, bo te 0,2 mogłyby mi dać miejsce w drugim rzędzie, co byłoby świetnym wynikiem, a tak jesteśmy na 8 pozycji, 2 pozycje za Pawłem. I teraz czas na wyścig, jak widać wyścig deszczowy, także szykuje się walka o przetrwanie, można powiedzieć. Ruszamy. No i tutaj trasę pozycję na rzecz Cookiego. Na dohamowaniu jestem w kanałce między dwoma kierowcami. Tutaj jest kontakt zarówno z kierowcą po prawej stronie, jak i z duchastem, który był po mojej lewej. Ale na trakcji z wyjściu z zakrętu udaje się pokonać Bezoskiego. No i tutaj teraz przede mną nie wiem, co się dzieje. Tutaj Cookie był poza torem. Kierowcy jadą bardzo blisko siebie, więc ja tutaj oczywiście trzymam dystans, żeby w razie ich problemów móc to wykorzystać, a sam się nie wpakować w jakieś niepotrzebne uszkodzenia. Także raczej spokojnie patrzę, co się dzieje. Tutaj Agasz tutaj bardzo wolno i jadą trójkę do tego zakrętu. Paweł ma gorsze wyjście z tego łuku, więc ja tutaj staram się to wykorzystać i wyprzedzam swojego teammate'a. No i tutaj teraz nam Cookie poleciał, uderzył jeszcze w bandę. Także sporo się dzieje. No nie jest to łatwy moment, kiedy masz suche kwalifikacje, jedziesz na całej prędkości i później musisz dostosować do warunków deszczowych, gdzie tor uliczny po prostu nie wybacza błędów. I za każdy błąd trzeba zapłacić. No i przechodzę już do drugiego okrążenia i tutaj łapię pierwsze i jest to chyba jedyne moje oszczerzenie w tym wyścigu. Troszeczkę mnie tarka pociągła, przez co zblokowałem koła na dohamowaniu. I w dalszej części drugiego okrążenia mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa. Ale nie zanotowałem, kto się rozbił. I trzecie okrążenie VSC zjeżdża. Czy też może powiedzieć, się kończy. Tutaj mi niewiele zabrakło, abym zaliczył drive-thru, no na to trzeba uważać. I tak, no na tym etapie wyścigu trzymałem się całkiem blisko kierowców przed sobą, czyli Agasztaja, Szwagra i Maćka. Tutaj miałem moment z uślizgiem, przez co troszeczkę straciłem czasu. Tak wyglądała ta walka, że raz byłem bliżej, raz byłem dalej. Na okrążeniu 10 jestem całkiem blisko Agasztaja, on popełnia błąd, no ale ja zbyt optymistycznie i łapię spina. Także teraz niestety tracę kontakt z tymi kierowcami
na jakiś czas, a za moimi plecami jest Bezowski, który mnie dość mocno będzie naciskał na kolejnych okrążeniach. Okrążenie 12, Duchast odpada i mamy pierwszy samochód, pełny samochód bezpieczeństwa. Oczywiście jest to idealna okazja na to, żeby zjechać do pitstopu i założyć sobie nowe intety, bowiem zużycie na tym torze, na tej mieszance było dość duże. Myślę, że może mieć to związek z tym, że zazwyczaj obniżam ciśnienia na minimum. A też trzeba przyznać, że tor w Singapurze jest mocno wymagający dla opon. Także wracamy do ścigania na okrążeniu 16. Nie, to nie był najlepszy dostęp. Momentalnie straciłem dystans do czołówki. Stawka się oczywiście zbiła, także za swoimi plecami mam nie tylko Bezowskiego, ale i również szybkiego Cookiego. Cookie wygrał ostatni wyścig i dzięki temu zwycięstwu znalazł się tuż za moimi plecami w klasyfikacji generalnej. Przechodzimy do okrążenia 21. I tutaj tuż po tym zakręcie numer 1 wyjeżdża kolejny samochód bezpieczeństwa. No i teraz tak, tutaj już sytuacja nie jest taka jasna, czy zjeżdżać, czy nie. Ja tylko sobie sprawdzam opony i widzę, że mamy już ponad 20% na tylnej osi. No i to był wystarczający powód, żeby zjechać po nowe opony. Większość kierowców robi to samo, ale nie wszyscy. Niektórzy zdecydowali się zostać na tych oponach, które założyli na okrążeniu 12. Restart mamy na okrążeniu 24. Cały czas za plecami Agasztaja, a za mną z tyłu Bezowski i Cookie. Moje tempo w tym wyścigu nie było porywające. Początek był całkiem fajny, ale po tym spinie na 10 okrążeniu miałem już gorsze tempo, bardziej uważnie jeździłem na trakcji. No a tutaj po tym samochodzie bezpieczeństwa popełniłem błąd, mianowicie zmieniłem sobie balans hamulców, jedno przesunięcie w przód i blokowałem dość sporo przednie opony, co tutaj wykorzystał bardzo dobrze Bezowski. No jest, nie byłem w stanie odpowiedzieć na jego atak, zaatakował mnie w takim miejscu, że tutaj w tej ciasnej sekcji nie chciałem ryzykować jakiejkolwiek kraksy. Przed nami szwagier mocno traci. Tutaj już jesteśmy na kolejnym okrążeniu. Szwagier już jest za moimi plecami, już faktycznie jestem na jego dyfuzorze. I tutaj nie chciałem go atakować, jeszcze nie byłem na tyle blisko, no jeszcze ten pierwszy on był w porządku, ale później już straciłem dystans i nie chciałem się przepalać niepotrzebnie. Raczej wiedziałem, że po prostu prędzej czy później go złapię. Że mijamy kolejne zakręty, zbliżamy się do tej ciasnej sekcji na tym torze. I tutaj wchodząc w ten łuk, szwagier popełnia błąd i rozwala się tuż przed nami. Ja tutaj całe szczęście, że nie byłem jego bliżej, bo jeszcze sam bym na tym ucierpiał. No i ta kolizja szwagra z bandą powoduje kolejny samochód bezpieczeństwa, na którym już raczej nikt nie zjeżdżał poza kierowcami z samego końca, w którym w sumie było wszystko jedno. Ostatni restart, okrążenie 30. Tym razem za plecami Bezowskiego, a przede mną Cookie. Na Bezowskim ma 3 sekundy kary, więc tak czy jak wystarczy się mi go blisko po prostu trzymać do końca wyścigu. I już przechodzę do ostatniego okrążenia. Jestem blisko Bezowskiego. W ogóle teraz wszyscy jedziemy całkiem w kupy. Tutaj jeszcze Agasztaj atakował Maćka, ale nieskutecznie. Wszystko na to wskazuje, że dojadę na tej 6. pozycji. Tutaj jeszcze oczywiście palę Erz, no bo jest już ostatnie okrążenie, ale już nie mam miejsca, żeby zaatakować Bezowskiego. Jeszcze został ostatni zakręt
I tutaj Bezoski łapie poślizg, także jeszcze go wyprzedzam na torze. I kończę Grand Prix Singapuru na piątej pozycji. To są pełne wyniki. Wygrywa Fish, drugi Emulek, trzeci Maciek, czwarty Agresztaj, no i piąty ja. Paweł niestety nie kończy tego wyścigu. W klasyfikacji generalnej jestem na trzecim miejscu, 19 punktów przed Cookiem i 7 punktów mam straty do Emulka. Natomiast w klasyfikacji konstruktorów jako Ferrari mamy trzecie miejsce i tutaj mamy już ponad 30 punktów przewagi na czwartym Alpine. Ok, to na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, zostaw coś po sobie, łapkę w górę, komentarz. Zachęcam również do subskrybowania kanału i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!